Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jaroszewicz Paweł, 19:45, 13 marca 2023 roku. Przed chwilą prawie doszło do próby morderstwa, gdzieś tam do usiłowania morderstwa, usiłowania zabójstwa poprzez jakby programowanie sytuacji, wskutek której tramwaj miał trafić, wyjeżdżając z Orlenu, przejeżdżając przez tory kolejowe, miał trafić w samochód przez tory kolejowe, czyli tramwajowe, miał trafić w nasz samochód, to znaczy to jest mój pożyczony samochód, który odkupuję od Krzysztofa Kubiaka, i no niestety gdzieś tam nie udało im się to. To znaczy stety, w każdym razie sytuacja miała miejsce w tym miejscu, o którym określiłem, czyli wyjazd z Orlenu, światła i prostopadła do linii tramwajowej. W związku z czym po prostu się przeraziłem, jechałem na zielonym świetle, w momencie przejeżdżania przez sygnalizację świetlną włączyło się żółte światło. Przejechałem normalnie przez tą krzyżówkę, a gdzieś tam tramwaj już praktycznie jechał na nas. Dosłownie dwie sekundy i by było dwie, może ciutkę, dwie i pół, i by tramwaj uderzył w bok samochodu. Po prostu gdzieś tam niedorzeczne i absurdalne zdarzenie, że służby specjalne, policja federalna pozwalają na coś takiego. Po prostu jestem naprawdę wstrząśnięty całym zdarzeniem. Miałem to rejestrować, ale w momencie, kiedy włączałem telefon, włączyłem kamerę, niestety, ale telefon mi się wyłączył. Przy Orlenie chciałem włączyć rejestrowanie zdarzenia, po prostu koszmar. Wrzucam to od razu na stronę Interpolu i FBI.